Siema, siema, witam w kolejnym vlogu. W dzisiejszym vlogu będziemy bronować. Także no. Pobronujemy trochę i potem pojedziemy. Będziemy żniwować owies. Także siadamy do traktora i robimy. Brony piątki mi się przyłączyć, bo do trzypeka. Do trzypek pojechał sprzedać rzepak dzisiaj rano. Dobra, nie ma co, jedziemy. Ładna dzisiaj pogoda, dzisiaj skończyć żniwa Massey Fergusona. Bo Massey Ferguson mógł tylko i wyłącznie mielić rzepak. A już. Znaczy już nie będę nie mieli, tylko właściwie tylko bardziej lekko. Tak jakby słowa, że tak coś w stylu, nie? Leciało. No i teraz będzie trzeba wynająć kombajn z siczkami. Będzie wynajmowany rekord. A dzisiaj będziemy chodzić ze zboża, które będziemy chcieli prosować. Czyli owies i pszenica. Dzisiaj będą wypoczone. No i kawałek jęczmienia. Będzie jeszcze robionego, bo tam są takie kawałki małe. Zrobi, a potem ja wynajmę coś. Także no, tak będzie dzisiaj akcja, dzisiaj chcę, żeby wynieść wszystko na sobie Fergusona. No i wstawić to w budynku. Posprzedawać to wszystko. Takie są fakty. No i jeszcze to skończę bronowanie. Już pobronowałem tamtą rzepak, który skończy po tym. I jedziemy na żniwa owsa. Aż już zaczęliśmy. Na tym naszym małym polu obok domu. Ten buja tam jeszcze czeka na mnie. Owsa nie będziemy sypać do silosa. Cały owiec będzie sprzedany. Jestka. Jedźmy będziemy sypać do silosa. Będzie trzeba wujka szczelnego, brata, wujka mnie trzeba wynająć 60 z turem i będziemy sypać to silosować, bo to jest na ten nadmuchawę, a będzie się wysypywać, będziemy turem ładować do muchawy. Tak będziemy to robić, a tak się składa, że wujek ma 60 z turem z balonami, także wydaje mi się, że będzie dobrze. Taki leczek. Moja 30. Daję radę. Uczyłem się na niej jeździć. Uczyłem się na niej jeździć na tej 30. Teraz zrobimy taki leczek, żeby jeszcze mieć czym wrócić. Podepniemy do rozrzutnika. Na rozrzutnik. Dzisiaj nie będziemy chyba sypać na rozrzutnik. Zależy. Aha, pszenica będzie sypać na rozrzutnik. Nie, ja będziemy sypać coś na rozrzutnik. Pszenica. Ale to było tak. Idealnie to zrobiłem. To będzie i tak pewnie rozwalane. Teraz wykop się na
Złożę bronę, podniosę. Złożę. Dobra, złożona, będzie się trzymać. Wracamy na gospodarstwo, bo nie ma czasu. Nie ma czasu, trzeba żeglować. Tak, jedziecie na gospodarstwo. Ja też mieszkam w takim miasteczku, niedaleko od wsi. Mówię 15 km. Także też widzę często te widoki. Nawet sami mamy. Mieszkamy w domku i sami mamy 30. Tak mogę powiedzieć, że właśnie 30 nie mieć dzisiaj. Sami mamy 30. Tylko że my mamy właściwie tylko taki mały budynek, tam jest jedna krowa, chyba jedna świnia dla nas, żebyśmy mieli. No i tam chyba para 30 albo około trawy. Jak się przyjdzie, coś nie będzie szło. Tutaj właśnie. O, jest, jedźmy. My dzisiaj nie będziemy jeździć, bo będziemy atakować. Czy będziemy, ale później. Nawet pokażę, co będziemy jeździć. Zaraz wam pokażę, co będziemy mucić. Tam już widać, że już wystawiliśmy, obróciliśmy tam przy płocie. O, tam widzicie, jest taki kawałek, to wiedzie się tutaj przy tym drzewie, szk, i się tu smyknie kawałek. Dzisiaj może przy dobrym wiatrze nam się dostosowali. Ale to już zobaczymy, czy nam się by udało. A pewnie by się dzisiaj udało, bo to wiadomo wieczorem. Ale trochę jest dostosowane. Byłoby trzeba przeprowadzić przyczepę. Dobra. Jedziemy na gospodarstwo, będzie trzeba kosą wymucić. Na razie jeszcze kosą zrobimy i dopiero będziemy mucić. Dziad już wrócił. Chcę usiąść na ławeczce. Dobra, bronki tak tam z tyłu stały. Czy od razu się podepnie. Dobra. Nowy jak podepniesz? O, dobra. Dobra, podepniemy rozrzutnika od razu. No, podjeżdżaj. No jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek. Jeszcze. Dobra. Dobra.
Dobra, idziemy żniwować. Nie ma czasu. Dobra. O nie, najpierw wytnij tu kosą. Dobra, mogę wyciąć. Czepek gotowości. Jeszcze czepy spięte. Pasuje, jak powkładałeś wszystko? To. Dobra. Dobra, trzeba wyciąć. Dobra, ciach się wytnie. Cię pewnie przora w tą słomę, jeszcze nie będę też prasą, nie? Nie, że ogólnie. Ale się będzie żniwować. Jak się wytnie. Dobra. Cięte. Wycięte, trzeba kosę schować. Dobra, gdzie? Trzeba mucić. No dawaj, dawaj. Będzie mucić. To co, będziesz cofał tu do tyłu i będziesz ten? To. Dobra. Kontroluj, czy ten pełny zbiornik. Ładnie sypiał jest. Tu się sporo. No jest sporo właśnie. Bardzo ładnie sypie. Tu nic nie wiele? Nie, ciągle stoi z boku. Idealnie wycofane. Kurde, jakieś rzeko jest. Nie trzeba go rzewką minąć. O, ile już lata mam. Dzisiaj ładnie ostatni żniwa tego Maseja. Ferguson'a. W tym roku. Ja. My to będziemy pracować dzisiaj? A to wieczór, może się sprostuje. Może przynajmniej tutaj tą i pszeniczkę. A tamto jest większe pole, to może jeszcze jutro się uda. Razem z jęczmieniem. No. Będziemy musiał po przyczepę jechać. A której będziemy pracować? Ścieżka. Szybek tam. Nie, zawadza. Raz, szybek. Będziemy 30 pracować. Dobra. Ale sypie. Jak głupi. Ale to dobrze, że tak ładnie sypie. Będzie to sprzedawać. Dzisiaj to nie będzie kolejka. Cholera.
Nie. Dzisiaj będzie trzeba oprawić, bo się źle zbór dzisiaj będzie. No. A to pszenica, trochę jęczmienia. Pszenicy też jest mało. Jak trzeba sprzedać, będzie jęczmień spany do silosa. Trzeba będzie wynająć. Już mam stałego takiego samochodu. Czasami się to młodzi. Czasami młodzi. Tak właśnie. Rekordem. Rekord w świecie. Taki nowszy, niebieski. Kurde, nawet nie ma co nagrywać. No. Dobra, to i co teraz? Czy tak się nie zmieści? No to w sumie już jest zakontynuowane. Kurde, trzeba będzie cofać. No. Musi cofnąć. No dobrze? Nie. Zapyknę. No zaraz rura rozłożę. Co widzę, że tu trochę nasypię z tego owsa. Może i nasypię. Może nie całą przyczepę, ale sporo. Tylko jak będzie tam zebrał. Zobaczymy. No wysiadę i rozłożę. Dobra. Za daleko podjechałem. Złożę rurę, żeby nic nie zaradziło. Dobra, żeby mocno nie miała się w owsa. Jedziemy dalej, nie ma czasu. Dzisiaj jest sporo do mocenia. Wrócimy dalej, nie ma czasu. I jest. Przecinaka robimy? Nie. Będzie się na drodze zawracał? Tak, bo tu przerwa jest. Jedzie nic? Nie jedzie. I teraz tu wjeżdżamy.
I hop. I wrócimy. No. Ładna cena za rzepak, co? No, ładna, ładna. No, co on się zarobiło? W następnym roku posiejemy kukurydzę na tych drzewach. I trochę łąki na tych brzydkich, tych takich kawałeczkach, streczkach. Tam się łąka zrobi, bo po prostu się kukurydzę posieje. W sumie można kukurydzę trochę zasiać. No, ja się kukurydzę zasieję. Co mi szkodzi. A bo na następny na więcej się pszenicy zasieje. W tym roku jest tak mało pszenicy, że w tym roku dużo było rzepaków. I jęczmiała jest dużo. Jeszcze zobaczymy, jak ten jęczmiel będzie sypał. Może i będzie dobrze sypał, to... Siwa. A w sumie jęczmiel tani. Jeszcze trochę dla świn zasiąłem, to co będzie tam zbalone, to dla świn trochę będzie. I teraz co? Wejdzie na jeden przejazd, czy będzie trzeba jeszcze dwa zrobić? Zobaczymy. No, Bas i Ferguson niby taki mały, no, a Pedro miałem pisał. No, no to dobrze. No. No, Hedr miał Bino na 4,20, a ten ma równe 4. No, rekord ma tak samo, nie? Mam rekord też na 4,20. Także nie będzie szybciej szło niż tu ma się Fergusona. No, trochę szybciej będzie szło, ale nie dużo. Ale że w ogóle będzie szło. Sąsiedzi są po żniwach, a nie? Cały czas. Po żniwa są. I to jeszcze na pełnej fali. Jeszcze zanim pójdę, jeszcze zanim to jak skończę żniwa, to jeszcze trzeba gnoj rozwalać. I nie rozwalać trochę gnoju. Jeszcze zostaniesz. Weźmie na jeden. No dobra, pojedę, nie ma problemu. To będę co, przy cyklopie? No, to będzie przy cyklopie, a będę rozwalał. Już nie raz rozwalał przecież. No. Po prostu jest cyklopa od dwójka i... gdzieś 60. Gdzieś 60 przyjechać. Będzie mi potrzebne. Żeby tam już sypać Vesirosa, ale to jutro dopiero. Jutro rano już przyjechał. Zawiązacie smutny. Zawiązacie motorki. Dobra. I co, wejdziesz, będzie trzeba sypać. No, będzie trzeba sypać, to nie ma problemu. Można pojechać, podjechać z tyłu. Wątpię, że wejdzie. Będzie mi trzeba jeszcze wysypać. Czyli jak kogo może przepchamy? Przecież nie będę cel. Sypał w takim momencie. Dobra, dobra, więcej mogę wsypać. Dobra. Koniec. Było mi się przespało. Około 20 kilo. Czekaj, tu się wróci. Jedziemy wsypać. A tu jeszcze jest kowal. I tam? Kurde. Ale wziął. Już się szybko zrobi.
Ale go przepchamy. A w sumie już mu 200 kilo przepchamy. Ale... Sporo nasypało. Sporo, sporo. Dosięgnie rura? Nie, ja wziąłem coś. Dobra. O, teraz się ma. Dobra. Dobra, będzie koniec tego vloga. Zakończę go takim akcentem. Będzie koniec tego vloga. Zapadki.